No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szewral z tej strony. Kolejny odcinek Dying Light 2 na moim kanale. Moi drodzy, w ostatnim odcinku... odblokowaliśmy kuszę, która ma bardzo duże, ale to naprawdę bardzo duże... O proszę, biorę lepsze. Bardzo duże obrażenia, bo 254. Dodatkowo teraz wytworzyłem sobie 80 sztuk zamrażających bełtów i będziemy to sprawdzać. Będziemy to sprawdzać na bieżąco, ale w pierwszej kolejności, moi drodzy, w pierwszej kolejności próbujemy... Tu nic nie ma. Tak, tak, Szewi, udawaj, że to było zamierzone. W pierwszej kolejności próbujemy zakończyć zadanie poboczne, którym się tutaj paramy. Hop. Hop. Kurde no. Patrz, no nie wyjdę stąd. Za ramię coś trafi. O nie, nie tak! No o, tak o. I dodatkowo idziemy tam. Teraz tak, do góry. Tutaj. Dobra, i teraz tak, do góry. Tak. Teraz idziemy tutaj i idziemy tutaj. I tu wchodzimy. Cyk. Wychodzimy. Rzeźnik to nasz największy wróg. Za bombardowania w czarnym oddziale. Ja pierdzielę. Ale to będzie teraz OP gra. Chowamy. Kurczę. 57 metrów. Dobra, od razu te niebieskie badziewie ogarnijmy sobie. A teraz tak, powiem wam szczerze, że... Ty mnie dogonisz? Mocny jesteś tylko w gębie, co? Jesteś biegany? To można tym napierdzielać jak pistoletem. Tego to się nie spodziewałem. Wiecie dlaczego tu przyszedłem? Po pierwsze, kryjówka nocnego biegacza. Po drugie, w ostatnim odcinku byliście świadomi, że dziecko nie chciało wrócić do swojego rzekomego ojca. Okazało się, że to nie jest jego ojciec. Mało tego, ten młody jegomość powiedział, że chłopaki będą mieli przez niego przerąbane. I faktycznie, są chłopaki. Zaraz się okaże, że on ich na siłę, kurde, trzyma. Co się stało? Gdzie zapałka? Nie wróci tutaj. Nie chcę już dla ciebie pracować. Powiedz, dlaczego, Hugh? Nie twój interes! To mój interes, odkąd mnie w to wciągnąłeś. No tak. To co dokładnie wyprawiasz z dzieciakami, Hugh? Zapałka Radną. Bardzo nie chciał wracać. Dobra, powiem ci. Szkole je, by przetrwały. Że co? Nauczyłem je kraść i szpiegować. Dla ciebie? Dla każdego, kto zapłaci. Czyś ty zwariował? Jak stróżowie je złapią, nie odpuszczą im. Właśnie tego je uczę. Jak nie dać się złapać. To pojebany świat, pielgrzymie. Nikt nie lituje się nad sierotami. Jestem tego przykładem. Uczę je, jak przetrwać. Czy nie tego uczą swoje dzieci ich ojcowie? Zapałka tego nie rozumie. Na razie. Teraz przeżywa bunt. Ale jak poradzi sobie w mieście, zrozumie, że to dzięki mojemu szkoleniu. To nie jest tak. Nikogo nie trzymam tu siłą. Jesteśmy rodziną.
Będzie jakiś wybór? Nie, po prostu zakończono zadanie. Ty, no ja myślałem, że ja będę musiał ich uratować, bo oni są wbrew swojej woli, kurczę, przetrzymywani. Trochę lipa. Tak, weźmy sobie eliminację z krawędzi, zdecydowanie. F podczas zwisania z krawędzi tuż za wrogiem. No okej. Okej, no tego się nie spodziewałem. Kusza się nie niszczy. Ale to jest OP broń. Okej, no moi drodzy. Nie tego się spodziewaliśmy. Nie tego się spodziewaliśmy. Ale trudno. Bardziej myślałem, że nam ktoś pomoże, coś. W zadaniu. Że okażemy się dobrymi Samarytaninami. Że nagle zaraz się okaże, że uratowaliśmy dzieci od złego porywacza. No dobra. Nie zawsze widać się da być dobrym. Parę metrów. Czy my już jesteśmy na miejscu? Tak, jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na miejscu i ja to widzę dosyć mocno. Dobra, 47 metrów, tu mam w ogóle coś do odblokowania, tylko pytanie co? Nie wiem. Dobra, 13 metrów tutaj. Nie lubię tego miejsca. Strasznie nie lubię tego miejsca, moi drodzy. Zakichana kantyna. Ramat! Ty, no halo, gadam z tobą. Juan Rainer? Zgubiłeś się? Nie wzywaliśmy kelnera. Miałem cię znaleźć. Z rozkazu Meyer i dowódcy. Nazywam się... Wiem, kim jesteś, Aiden. Od tamtego mordobicia z renegatami pół kantyny chce tu nazwać po tobie swoje słodkie latorośle. W tym obecny tu Vini. Ale przerwałeś nam konsumpcję. Przedstaw sprawę jednym zdaniem, a potem proszę, rozpłyń się. Nie podoba mi się, jak on się do mnie odzywa. Wiesz dobrze, o co chodzi. O lampy UV. Meyer mówi, że wisisz stróżą prawa dostawy. I myślisz, że szczekaniem zrobisz na mnie wrażenie? Naczelny wódz Jack myśli, że wyśle swojego terierka i wszyscy będziemy sikać ze strachu. Ale czego oczekiwać? Nie odróżniłby szampana w kryształowym kielichu od wody w psiej misce. Nie ma za grosz dobrego smaku. Zgadzasz się, Vini? Nie wiem. Nie bój się. Przecież Jack nie wparuje tu, żeby cię powiesić. Przynajmniej na razie. No tak, bo jesteście potrzebni. A, Vini, kiedy dorobisz się kręgosłupa? Moralnego, czy chcesz co? Chcesz mojej uwagi, Aiden? Pokaż, że na nią zasługujesz. Co możesz mi zaoferować? Ja pierdzielę, każdy coś chce. Generalnie nie wiem, moi drodzy, od czego to zależy, bo patrzyłem u innych streamerów, no nie mają w tych miejscach, w tym konkretnie tu miejscu, nie mają problemu z klatkarzem, nie mają też problemu z klatkarzem przy przejściu na samym początku prologu do miasta Villedor. Nie wiem, ale... No to wiecie, no różne konfiguracje różnie działają, tak? Może inne po prostu karty, mimo że to na przykład jest 30-70, to sobie lepiej radzą w tych momentach, a w innych na przykład mają przerąbane, nie? Bo ja nie oglądam, powiedzmy, na chwilę obecną innych streamerów albo youtuberów, nie wiem. Dobra, nie... Zagoś Juanowi, poproś Juana o pomoc. Słuchaj, mogę ci pomóc tak samo jak Matowi. Nie wątpię. Podobno jesteś pielgrzymem, ale jesteś tu nowy. To, że kilku wieśniakom rozwalisz czerepy, nie znaczy, że wszyscy zaraz wezmą cię na barana.
Z ludźmi trzeba działać subtelnie. Każdy ma coś, na czym mu zależy. Swoją cenę. Ta gadka jakoś mnie nie przekonuje. Próbuj dalej. Słuchaj, chcę tylko pomóc. Muszę dostać te lampy. Czyli zaczyna się włażenie w dupę. Będzie ciekawie. Ty musisz je dostać? Czy Jack? Co ci obiecał? Słuchaj, dużo rzeczy. Dać, a ja mam się upewnić, że to zrobisz. I jak zamierzasz to osiągnąć? Zrobisz maślane oczy i zatrzepoczesz rzęsami? Ja pierdzę. Nie mówię, że nie jesteś w moim typie, bo jesteś, ale muszę mieć dobry powód, żeby złamać winiemu serce. Więc postaraj się bardziej. Okej. Twój czas się skończył. Nie zainteresowałeś mnie. Dobra, czego byś chciał, Juan? Jak to mówią, skoro musisz pytać o cenę, to znaczy, że cię nie stać. Ale on jest wnerwiający. Wracając do spraw istotnych. Jak? Udało ci się dogadać z księciuniem? Tak, oczywiście, że nie. Tu nie spotkałem. Mówiłam ci. Zajrzyj do mnie. Pogadamy. Dobra, musimy pogadać z Lavan, bo to dramat. 15 metrów tam. Ja pierdzielę, co za głupia lokacja, jak ona mnie denerwuje. Zamknę drzwi, może będzie lepiej. No jest lepiej. What the hell? Dobra, ale teraz znowu się zaczyna. Cyk. Hop, hop. Dobra, chodź tu, Lavan. Niech zgadnę. Wpieprzał 5 dań i zabawiał się z młodymi dziewczynami. Z młodym chłopakiem, ale reszta się zgadza. Niezłe z niego ziółko. Muszę żeby życie miało smaczek. Jack potrzebuje lamp, a Juan nie współpracuje. To może być trudne. Juan nie słucha się Jacka, więc możesz mieć z nim ostro pod górkę. Ma autorytet i własnych ludzi i uwielbia demonstrować to Jackowi. Co by go przekonało? To co każdego. Łapówka. Lubi dzieła sztuki, świecidełka, drogie gówna sprzed upadku. Kiedy zobaczy coś, co miało jakąś wartość, nie umie się powstrzymać. Zero samokontroli. Skąd coś takiego wytrzasnąć? Słyszałam, że w penthouse przy Liberation Passage mieszkał stary Polak. Mówią, że zbierał dzieła sztuki. Możesz tam sprawdzić. Można się tam dostać tylko na paralotni, więc coś mogło się zachować. Będziemy w kontakcie, poprowadzę cię. A ty? Wybierasz się na polowanie? Nie, na imprezę. Dziś urodziny Daniora, a nigdy nie wiadomo, kiedy lista gości pokryje się z listą celów. Może wpadniesz, kiedy załatwisz sprawę z Juanem. Nie ma problemu. Daniel chyba mnie nie lubi. On nikogo nie lubi. Będziemy w kontakcie. No dobra, dobra, koleżanko sympatyczna. Lubię ją, aczkolwiek czasami zbyt szybko odpuszcza pewne rzeczy. Tu sobie przeszukajmy. Powodzenia. Co my tu mamy? Hakon. Waltz. Check out Horseshoe. Kurde, ta jakie tutaj rzeczy robi. Dobrze. Tak, tam mamy gościa, z którym możemy pogadać, żeby coś kupić. Na przykład lepszy łuk albo coś. Cześć maleńka, ale widzę, że nie mam lepszego łuku. Tak jak miałem szczęście na pierwszej mapie, tak tutaj no niestety. Dobra, kupmy pióra. Kupmy alkohol, bo to się przydaje. Przewody się przydają. I złom się przydaje, a to prawie nic nie kosztuje. Mogę coś tutaj sprzedać sensownego? Nie. Dlaczego nie mogę sprzedać... Okej, trudno. Dobra, to sobie sprzedamy, to sprzedamy. Tutaj jeszcze też. Będziemy mieli porządeczek. Nie pójdziesz z torbami. Dobra, dostań się do mieszkania kolekcjonera. Gdzie to w ogóle mamy?
Tu mamy, okej. Okay. Czyli najlepiej by było tędy sobie przelecieć. Tu mamy zbiry z downtown, to mogę jeszcze zrobić ewentualnie ten obóz bandytów. To wtedy by była tu bezpieczna strefa i bym miał taki trójkąt troszkę. Wtedy więcej by się pokazało. O, proszę, tu jest jeszcze kryjówka nocnego biegacza, którą mogę wykorzystać do zrobienia anomalii, ale to już po tym. Dobra, zróbmy to po drodze. Jakby nie było. Ja po prostu chcę stąd spierdzielać. Chcę stąd spierdzielać, bo tak mi ta lokacja nie pasuje. Tak mi ta lokacja nie pasuje, że wy sobie nawet nie zdajecie sprawy. Hop! No! Nie mogę. Dobra, elegancko. Kto cię dopadł? Myślałem, że już po mnie, ale na szczęście się zjawiłeś. Proszę. Dobra, dawaj. Ty, jak my mamy takich... Aha, bo ja i tak mam zwykłe bełty do kuszy. Dobra, to ja mogę te zwykłe bełty napierdzielać, nie ma problemu. Ale ona jest OP. Ja nawet nie muszę w głowę strzelać, nie? Tak. Dobra, przejdźmy tędy. Dobra. Tak nie. A, okej. Okay. Może też i tak być. Hop. Hop. Nie da się. Dobra. Będę jakoś? Co by oznaczało, że ja mam tutaj... No tak, to jest posterunek. Oj, dzień dobry. Ale i tak nic nie masz ciekawego. Na dole? Przewody. Wszystko. To. I kohol, który mi się przydaje. Resztę tam pierdzielę. Nawet obywatele mogą tu kupować. Dobra. Czekajcie, bo teraz tak, zgłupiałem trochę. Tu mam 147 metrów do tego zadania, a tam chciałem iść na tą wieżę bandytów, nie? Jajolo tam. Się tam na górę dostać, dobra. Bożo, i najlepiej by było pewnie tamtą miejscówką. Ale czekajcie, bo tutaj mam chyba bezpieczną strefę, nie? Nie, nie mam bezpiecznej strefy. Czekajcie, muszę to jakoś rozkminić. Dobra, teraz tak. Tu jakbym sobie przeszedł. Mogę wejść w sumie tu, ale czy mi to coś da? Czekajcie, idę jeszcze tutaj. Chociaż Lawan mówiła mi ewidentnie, że tam jest potrzebna lotnia. Ewentualnie tam. Tu i później tu.
Dobra. Próbujmy jeszcze tutaj przejść. Raczej to problematyczne nie powinno być, ale... Chodźcie, spróbujemy jakoś to tak sensownie. Git. Prawie git. O, tak. Teraz zróbmy tu, zróbmy tu, zróbmy tu. O! No nie wierzę, przecież to wiecie co? Wybór kuszy był moim najlepszym wyborem w tej grze. I ja już mam naprawdę w dupie, czy ja wybiorę dobrze, jeśli chodzi o innych ludzi. Kusza jest jeszcze bardziej OP, aniżeli nasz tutaj łuk. Dobra, mamy to. Bierzemy to, albo bierzemy te, bierzemy katanę. YOLO. Tam coś mamy. Myślałem, że... Ty, umarł w bardzo fajnym miejscu, nie? Zastanawiam się, czy te zombiaki specjalnie nie są tak ustawione, żeby zobaczyć na przykład, że tutaj jest piękny obraz, nie? Jak myślicie? Pewnie tak jest. Dobra. Hop. Zaktualizowano cel. Nie mogę. Okej, tu coś mamy. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Nie jestem pewny, czy ja chcę to w ogóle. Lawan? Nic tu nie zostało. Daniel mówił, że powinno. Szukaj dalej. Dobra. Skoro Lawan tak mówi, no to ja będę szukał dalej, jak najbardziej. Tutaj też nic nie ma. Na górze. Dobra. Na pewno są rzeczy do przeszukania, a to mi się mega podoba. Czekajcie. Op. Wejście na górę. Dobra. Czekajcie. Przykro mi, ale wygląda na to, że jednak zabraknie dla ciebie miejsca w helikopterze. Postaram się wysłać kolejny, nie martw się. Trzeba było ratować kolekcję. Trzymaj się te. Obrazy zabrał, ale dla Jessica miejsca nie starczyło. Romantyk jak skurwysyn. Słuchajcie, nikt nie mówił, że miłość nie będzie boleć. Coś mamy, jakieś pierdoły. 18-wieczne miasto, szkic, pola impresjonizm, martwa natura z owocami, abstrakcja, kobieta w czerwonym kapeluszu, XIX wiek, pasterze, XVI wiek. Chyba lista tego, co zabrał. Juan byłby zadowolony. Wiadomość z godziny 17:36. Panie Bukowski, transport do pana leci. Dzieła sztuki powinny być już na dachu. Odezwiemy się, kiedy śmigłowiec będzie nad miastem. Lawan, chyba coś znalazłem. Mieli pod niego podstawić śmigłowiec. Zanieśli wszystko na dach. Idę tam zajrzeć.
Powodzenia. Najlepsze jest to, że ja mam tutaj poziom drugi, trzeci, a poziom mojej postaci to jest szósty. Także fajnie, fajnie się XP. To jest najlepszy przykład tego, że warto to robić, nie? Przeszukaj dach, no tam coś jest. Tutaj w ogóle są jakieś skrzynki, nie? O kurwa, nie ma już żadnych obrazów. Wszystko zostało zniszczone. Lawan? Znalazłem bogacza, ale po kolekcji ani śladu. Lawan? Hej, jesteś tam? Jest, Leighton. Mówiłam ci, że wychodzę. Dobra, krótka piłka. Nie ma tu nic poza jedną butelką whisky i jedną wódki. A przynajmniej ta whisky jest dobra. Juan lubi dobrą whisky. Może jeśli go sklejesz, to trochę się wyluzuje. Skleję i wyrucham. Dalej jest w kantynie? Widziałam, jak wychodził. Podobno wraca na statek do swojej kwatery głównej. Całe szczęście. Okay, ruszam tam. A, słuchaj, ta wódka. Danior bardzo lubi wódkę. Jeśli planujesz paść, ale pewnie nie. Tak właśnie się robi, jeśli naprawdę chcesz poznać to miasto. Tylko mówię. Pójdź na imprezę z okazji urodzin Daniora. Opcjonalne. Opcjonalne. Oczywiście, że pójdę na tą imprezę, no moi drodzy. Czekajcie, opcjonalne. To jest na dwójeczkę, czyli to tam. Po drodze coś jeszcze mamy. Pierdziele. Dobra, nie, naprawmy to. Mamy kryjówkę odblokowaną. Wiecie, z czym to się wiąże, nie? Że szlak jasny mnie trafi w tamtym miejscu. Ale dobra. Kurde, nie zawsze te dmuchawy działają. Już? Ja pierdzielę. Dobra, zwykłe bełty mi wystarczą. Ale teraz tak, moi drodzy, bo przeszukam to, no przeszukam, odblokuję. Szkoda, żeby ten lód tutaj przepadł, nie? A trzeba pamiętać, że jak się odblokowuje, to one ten łup przepada. Ja pierdzielę. Dobrze, że chociaż to jest pootwierane. I tak się robi w zasadzie dodatkowy poziom, nie?
Kurczę, jest taka OP, żeby sobie nawet nie zdać. Znaczy wy widzicie to. Ja wiem, że wy to kurde widzicie. Już do rzucania, dobra, przyda się. Otwórz. Jakieś fajne plany bym też wziął. Kajster. Unikalna maczeta jednoręczna. Tu mamy jakieś strzały. Koktajle Mołotowa. O tak, 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 panie kolego. Dobra, czekajcie, teraz tak, tu jest jeszcze jakiś trup. No to chyba nie jest gościu, którego ja zabiłem, nie? Tam na górze był jeszcze jakiś trup. Wejdźmy w ogóle tutaj kawałek. Dobra, jak coś to sobie katanę wyciągnę. Bo nie wiadomo, czy jeszcze tu kogoś nie będzie. Nie powinno być, nie? Ale... cholera wie, co tak naprawdę nas tutaj czeka. Tam jeszcze coś mamy. Tu od groma jest ludzi. Pyk. Pyk. Padbong! Żubong! Dobra, to też jest dobre. O, idzie tu jakiś kolejny gościu? Tomasz, najpierw się podjaraj. Najpierw się podjaraj, za chwilę cię usmażymy moją kataną. O, szabijak. Dobra, dobranoc. Dobranoc. Teraz tak, tutaj. Tutaj. Na dole mamy jeszcze jakieś miejsce do przeszukania. Tu są raczej takie pierdolone. Hop. Zielone, o właśnie. Zielone rzeczy i jakieś takie skrzyneczki mogę otwierać, bo w sumie czemu nie, ale... powinienem w sumie i tak się skupić bardziej na wątku fabularnym, chyba, nie? Nieprawda, Chevy, my lubimy jak ty grasz jak chcesz. Bo wszyscy tak pędzą, żeby wątek fabularny zrobić. Ho, bo u mnie jako pierwszy zobaczysz, jak skończy się ta historia. Ale ja nie chcę, żeby ta historia się kończyła. Ta historia jest cudowna, ta historia jest OP i w ogóle. Wyeliminuj przeciwników, ty, ja mam jeszcze jeden jakiś kurde przeciwnik do ogarnięcia, znaczy jeszcze jednego przeciwnika do ogarnięcia. O, fantastycznie. No, wszyscy tak pędzą, ty nie pędzisz i przynajmniej mamy do, co robić wieczorami. Fajnie. Do piwa, wiesz jak jest. Ewentualnie do Coca-Coli, bo w zależności czy mam 18 lat, czy nie mam. Dobra, tu jakieś bransoletki, aspirynki. Złom. Gdzie jest ten drugi gościu? Coś tu śmierdzi. Nie ma. Dobra, padł. Ale nadal nie wiem, gdzie jest, kurczę. Wyeliminuj poruczników. No jeden na dwa, a gdzie jest ten drugi porucznik? Przecież już go wyeliminowałem, mi się wydaje, nie? Się w ogóle uleczył, co? Może gdzieś tutaj, kurde? Czy spróbujemy na górę wejść?
Nie, na górę mi nic nie daje. No ewidentnie, gdzieś jest ten jeden porucznik, ale gdzie? Tam na górze? Na górze wała jest. Bo tutaj przecież walczyłem, nie? Czekaj, tu w ogóle coś jest. Srebro, która mi do niczego nie potrzebna. Też nic nie ma. Chyba oni gdzieś są tam na górze, moi drodzy. Nie lubię takich akcji. Nie lubię takich akcji, bo za bardzo nie wiem, w którym... Tam gdzieś? Czy to jest też to miejsce? Teoretycznie można tam przejść. Zatkaj gębę. Nie znoszę tego bajzlu. Tu jest coś zielone. Okej. Coś czuję, że nie zdążę, kurde. 36 minut. Ten czas tak leci jak cholera, nie wiem. Dobra, zobaczymy. Może przynajmniej przejmę to. Czy ktoś sobie robi? Oku, 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 o! Dobra. Tu jest porucznik. Tak. Ktoś jeszcze widział? Zaraz zdechniesz. Kąsie? Porucznik nie żyje. Ten też nie żyje. Jeszcze ktoś? Przestań, nie masz już rąk. Więc o czym w ogóle mowa? Dobra, gicio. Noszona kamizelka, tego sobie przeszukajmy. O, ten nam dał 117. No fantastycznie złota i nic więcej. Dup jest czymś takim. Dobra, i tam mamy to, żeby włączyć. Dobra, wracamy. Przejmiemy to i kończymy. No trudno. No trudno tą imprezę zobaczymy w następnym odcinku. Ale może to i nawet lepiej, bo... Stwórz bezpieczną strefę. No już, mordzie, jak najbardziej. Idę, czym prędzej to zrobić. Sami widzicie, że tu jest tyle, kurczę, rzeczy, które można zrobić. Zdążymy? Zdążymy. Mamy parkour, kolejny level. Nie wiem, czy jest sens czasami tak do 100% przeszukiwać. O, proszę. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Boże, co ze mną będzie? Proszę, koszula z krótkim rękawem. Odblokowano. Czy to gdzieś tu w pobliżu, czy o co chodzi? Może gdzieś tam na górze. Zobaczymy. Dobra, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w następnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Stay human. Pozdro. Cheveral. Hej, hej.